Ja w trakcie wywiadu, który przed chwileczką udzielałem pani Marcie Mierzejewskiej, wspominałem o tym, że wieczory w Ostrołęce, proszę państwa, są dla mnie wieczorami szczególnie trudnymi, ponieważ tutaj nie da się państwa zamydlić oczu filozofią książki, ideą książki, czy jakby tym, co kryje się za książką. Choć to jest ważne, ale gdziekolwiek indziej, podczas wieczorów w Warszawie, czy w innych miejscach w Polsce, mogę liczyć na bardzo przychylną dla mnie, znaczy bardzo wygodną dla mnie loteryjność sytuacji. Nawet jeśli mam to szczęście i spotykam studenta w sali, w której odbywa się mój wieczór literacki, to nawet to nie jest porównywalne z sytuacją, z którą stykam się tutaj, kiedy jestem z państwem, którzy towarzyszycie mi od debiutu, z którego nikt właściwie poza Ostrołęką pewnie nie jest do końca świadom, kiedy ten debiut nastąpił, kiedy miałem 16-17 lat, tomikiem Labirynt znikomości w Ostrołęce. Tu jest to wszystko od samego początku, od dziecka, więc i to też jest szczególny rodzaj zobowiązania i trudność, która towarzyszy tego rodzaju wieczorom. Jedna trudność to trudność tego rodzaju, że czasami marzy mi się, aby siąść i przeczytać państwu wiersz po wierszu. Natomiast założenie, któremu jestem chyba coraz bardziej wierny, a które postawiłem sobie jakiś czas temu, to założenie tego, że wiersz, który piszę, rodzi się w procesie odczytywania. Państwo nie mają do tego wiersza dostępu na etapie lektury słuchowej. Bardzo często dopiero na etapie, jak ja to określam, deszyfracji znaczeń rozpoczyna się praca metafory. Dopiero jeśli będą państwo tak uprzejmi i sięgną do źródeł, aby odnaleźć konteksty czy tło, które tym wierszom towarzyszy, dopiero wtedy rozpoczyna się praca metafory, a wiersz rozkwita, przynajmniej tego rodzaju rozkwitanie czy rozlewanie się tekstu z ziarna, które jest jego wizualnym kształtem, projektowałem i projektuję coraz konsekwentniej z każdym kolejnym wierszem. Więc to rozlewanie jest często pracą państwa. Nie jest tak oczywiście, że mamy świat ziaren. Ja pakuję to wszystko w formy, takie małe ziarna, żeby państwo to otwierali. Tak, wierzę głęboko w pracę metafory. Wierzę w to, że praca metafory dokonuje się na państwa oczach. Chcę, aby państwo w tej pracy metafory uczestniczyli, nie zaś dążę do tego, aby po stronie autora była pełnia władzy nad dziełem, nad wyobraźniowością, nad uniwersum dzieła. Więc wydaje mi się, proszę państwa, że ta poezja, którą nazywamy niezrozumiałą, hermetyczną, ciemną, to oskarżanie Norwida o niezrozumialstwo, które jeszcze Karoli Żykowski w latach dwudziestolecia, w 1924 roku z całą zaciekłością formułował w eseju Niezrozumialstwo na przykład. To wszystko jest rezultat pewnego nieporozumienia, o którym bardzo ładnie powiedział Adorno. My zostaliśmy tak wytresowani przez tę kulturę, aby język jasny, język prosty uważać za język prawd absolutnych. Nie zakładamy, że manipulatorzy mogą znajdować się właśnie po stronie języka jasnego i prostego. Nie zawsze zakładamy, że język jasny jest tym językiem nieadamowym. Nie każdy język jasny jest językiem pochodzącym od samego Adama, który wyrasta właśnie z tego boskiego pnia. I bardzo często dalszy skutek tego, mówi Adorno, jest taki, że z językiem ciemnym, hermetycznym wiążemy tą tendencję do intelektualnego oszustwa. Uważamy, że to hermetyści, twórcy hermetycznej, ciemnej poezji usiłują nas oszukać. Więc działanie idzie w dwie złe strony. Nie mam na myśli tego, aby poetów ciemnych usprawiedliwiać, ale zbyt mocno wybielamy poetów jasnych i zbyt mocno atakujemy poetów ciemnych.
Więc jakby na samym początku, zanim jeszcze przejdę do tomiku Prawdziwie noc, chciałbym stanąć tutaj w takim punkcie i zaapelować o złoty środek, o pewną inteligencję lektury, abyśmy byli przede wszystkim lekturowo otwarci, zarówno na poezję ciemną, jak i jasną. Żyjemy w czasach, w których młodzi ludzie są młodzi na sali. Młodzi poeci piszący stykają się z tym, że wiedza, która do nas dociera, także wiedza profesjonalna, może być nabywana kilogramami, tonami. Temu towarzyszy chociażby serwis Wikipedia, który jest fenomenem swego rodzaju. I poeta erudycyjny prędzej czy później, tak jak i ja, musi zetknąć się z zarzutem, że ty to wszystko bierzesz z Wikipedii. I to jest coś naturalnego. Albo będziemy się tego wstydzić, albo będziemy mówić, że wcale nie. To są tony książek, które tutaj są na półkach. Ja to naprawdę przewertowałem. Albo powiemy prawdę tak. Żyję w świecie tego pokolenia. Pokolenia gotowych produktów, pokolenia gotowej wiedzy, pokolenia absolutnego dostępu do profesjonalnej wiedzy w 5 minut. Ja nie mówię o tym, że rekomenduję cytowanie z Wikipedii, proszę Państwa. To jest jakby inna historia. Ja mówię o tym, że Wikipedia pozwala nam taką wiedzę uzyskać. I teraz taka wiedza bardzo często kształtuje wnętrze człowieka, duchowość człowieka. Poeci metafizyczni dzisiaj nie byliby w tym sensie metafizyczni, gdyby nie dostęp do Wikipedii, gdyby o Aniele Ślązaku czy o Swedenborgu nie przeczytali właśnie z Wikipedii. Ci wszyscy poeci to są też poeci, dla których to doświadczenie lawinowej wiedzy jest doświadczeniem w jakimś sensie traumatycznym, przytłaczającym. Chcą o nim opowiedzieć. Chcą opowiedzieć o ciężarze erudycji, o tym, że żyjemy w czasach, w których za sprawą tego, że kserografy znajdują się w każdej najmniejszej placówce, począwszy od szkoły podstawowej, aż po uniwersytet, że profesjonalna wiedza dostępna jest w Wikipedii, aż po biblioteki cyfrowej. Macie Państwo małopolską, wielkopolską bibliotekę cyfrową, zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej. Ci poeci chcą powiedzieć o tym, że coś dzieje się z naszą wiedzą, a wymagania, które stawiane są nam, są coraz wyższe, wręcz nieludzkie. Ponieważ życie naukowców, czy życie młodych ludzi, studentów, którzy aspirują do bycia naukowcami, także się zmienia. Wymaga się od nich o wiele więcej niż wiele lat temu. Wiecie Państwo, jak wyglądał egzamin na polonistyce z gramatyki historycznej, kiedy był jeden kserograf na całym uniwersytecie? A jak wygląda dzisiaj pisanie pracy rocznej, kiedy dostęp do źródeł jest powszechny i kiedy kserograf nie jest problemem? To też jest pewne doświadczenie dla młodych ludzi. Doświadczenie paranoi wiedzy. Współcześni poeci erudycyjni czy poeci metafizyczni także o tym chcą Państwu opowiedzieć. Chcą Państwu opowiedzieć o pewnego rodzaju przytłoczeniu. Przytłoczeniu wiedzą, bo ten świat galopuje w stronę pauperyzacji wiedzy, w stronę tego, że wiedza staje się coraz tańszym produktem, coraz mniej istotnym na rynku, a w każdym razie ta szlachetna, humanistyczna wiedza, która kieruje się ideałem estetycznej bezinteresowności, dla której jakby nie ma odpowiedzi, znajdziesz przyszłość w pracy. Można tę odpowiedź udzielić ścisłowcowi, studentowi popularnych kierunków. Humaniście nie uda się tej odpowiedzi uzyskać. Ta wiedza, proszę Państwa, jest wiedzą nagromadzoną w nadmiarze i młodzi poeci też usiłują o tym mówić. Ich wiedza o świecie, ich wiedza erudycyjna, a nie doświadczenie życiowe, jest przerośnięte, a jednocześnie stykają się ze światem, który jest spauperyzowany, którego wiedza ogranicza się do MTV czy do Polsatu, tak? Którego wiedza jest też w pewnym sensie medialnie skonsumowana, przez to jednostronna. Więc jak widzicie Państwo, jesteśmy tutaj w świecie napięć, które dokonują się na linii samej wiedzy, dramaty wiedzy. Poeta erudycyjny to słowa, które
nabrały bardzo głębokiego znaczenia i bardzo wiele za tymi słowami dzisiaj się kryje. Bardzo wiele dramatów wiedzy. Doświadczenie wiedzy jest doświadczeniem tragicznym. Także ze względu na tę nadmiarowość, ze względu na tę powszechną dostęp, na to, że tego, który do tego powszechnego dostępu będzie aspirował, coraz więcej będzie dzielić od reszty. Od reszty, która trzyma właśnie tą medianę, tą średnią, przeciętną. Coraz więcej będzie dzielić, więc będzie skazywał siebie na samotność czy alienację, ponieważ po stronie tej wiedzy wysokiej są też afrodyzjaki, prawda? Na przykład twórczość, na przykład coś, co daje Państwu spełnienie, spełnienie wysokiego rodzaju, to bardzo mocno utrzymuje w granicach tej ścisłej dyscypliny, tym mocniej alienuje od tak zwanych ludzi życia.